Szczęść Boże, dzisiaj pierwsza niedziela Adwentu. Idę sobie ulicą Wodną. Tu jest nasz kościół. O, proszę, jacyś salezjanie. Wyglądają tak, jakby się zgubili. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Czyżbyście się zgubili? No nie, nie zgubiliśmy się. A nie zdarzyło wam się czasami zgubić? Tak, zdarzyło się. Ja się zgubiłem w lesie. No to nieźle. A ja się zgubiłem w mieście. I co zrobiliście? Swoim własnym rodzinnym. Zapytałem znajomego, który właśnie wychodził mi naprzeciw. O drogę i on mi powiedział, jak trafić do domu. No proszę. Jest jakiś znajomy. O, ksiądz proboszcz. Szczęść Boże. Witajcie. Czy ksiądz proboszcz wskaże nam drogę? Oczywiście. Zapraszam do kościoła. Chodźmy. Tak, chodźmy. Dzisiaj szczególna okazja do tego, aby do kościoła pójść, bo właśnie jesteśmy zaproszeni, aby wyruszyć w drogę, tak jak ten człowiek z dzisiejszej Ewangelii, pierwszej niedzieli Adwentu, wyruszył w drogę. Chodźmy do kościoła. Drodzy, właśnie, pierwsza niedziela Adwentu. Marek w swojej Ewangelii mówi o człowieku, który wyrusza w drogę. Rzecz każdym z nas ma się bardzo podobnie. Wyruszamy w drogę. Izajasz przestrzega w pierwszym czytaniu przed możliwością zgubienia się na tej drodze. Ale z pomocą przychodzi sam Pan Bóg, o czym mówi w swoim czytaniu do Koryntian święty Paweł, mówiąc o Chrystusie wychodzącym nam naprzeciw, dającym swoją łaskę, swoje słowo, swoją siłę, aby spotkać się z Nim samym. Adwent temu służy. Zapraszamy do tej drogi i do pierwszego zadania, które chcemy wam polecić. Wybierzcie się dzisiaj do kościoła. Jeśli możecie, niechaj to będzie msza święta przeżyta wspólnie z rodziną. Jeśli zaś nie, wybierzcie się w ramach spaceru, przechadzki, aby odwiedzić Pana Jezusa, pomodlić się do Niego przez chwilę w ciszy, w czasie, kiedy będzie dla was dogodne.